Pierwszy dzień finału Halowego Pucharu Polski w Jaszkowie. Pogoda, która mówi koniom, że chciałyby już startować na otwartych arenach. Ale my startowaliśmy dzisiaj w hali Centrum Hipiki Jaszkowo. We wszystkich kategoriach konkursy szybkości zgodnie z regulaminem Mistrzostw Polski. No i te konkursy szybkości sprawiały tutaj wielu zawodnikom sporo problemów, ale oglądaliśmy też wiele bardzo dobrych przejazdów. Na początek do walki przystąpili amatorzy na poziomie 115 cm. Tutaj zaskoczenie, wygrała Klaudia Bulzacka z takiej odgarbówek na koniu Aromat, która dotychczas w rozgrywkach Pucharu Polski po kwalifikacjach zajmowała dość odległe 9. miejsce. Drugie miejsce dla Karoliny Chimkowskiej na Alehambrze, a trzecie miejsce zajął Henryk Poledia na koniu Turbut Konsul. W kategorii juniorów, gdzie frekwencja jest najlepsza, wygrał faworyt Adam Grzegorzewski na Ocarino z dość sporą przewagą, ponad 2 sekundy, na drugą Dominiką Reszutą na Roninie, a trzecie miejsce, niestety z błędem na przeszkodzie, drugi z faworytów, a w zasadzie druga faworytka, Diana Pawlicka, która dzisiaj była lepsza na koniu Bartino, a przypomnę, że ona ma do dyspozycji 2 co najmniej równorzędne konie. Na tym drugim dzisiaj poszło jej troszeczkę gorzej. Dość słabe przejazdy w kategorii młodych jeźdźców. Nikomu nie udało się ukończyć parkuru bez zrzutek. Wiemy, że w tych konkursach błędy są przeliczane na czas. Wygrała Nicole Makulik z Trachy Gliwice na koniu Werona, drugie miejsce Iga Tokarska. Trzecie liderka po kwalifikacjach Weronika Wilska z Sopotu na klaczy Lady von Bayern. I wreszcie rywalizacja w najtrudniejszej kategorii, w kategorii seniorów. Jako ostatni na parkur wyjechał Andrzej Głoskowski z klubu Agrohandel Ślem na klacze Hymne Du. Przypomnę, ten zawodnik prowadzi od pierwszej kwalifikacji, którą właśnie na Hymne Du wygrał w Dąbrówce Małej na początku lutego. No i dziś umocnił się na pozycji lidera, wygrał konkurs szybkości. Drugie miejsce tutaj miła niespodzianka, choć ten zawodnik dobrą formę sygnalizował już wcześniej, m.in. tydzień temu w Kaliszu, Herbert Schreier na koniu Aser. Trzecie miejsce Łukasz Brzuska na koniu Aplauz Miralex. No i spójrzmy jeszcze raz na tych dzisiejszych zwycięzców. Okazuje się, że jest to trójka, która trenuje razem. 3 kluby, a 1 team pod wodzą jednego trenera. Dzisiaj wygrali 3 konkursy juniorów, seniorów i amatorów. Trener i zawodnik Andrzej Głoskowski. Jak oceniasz swój przejazd i przejazdy swoich podopiecznych? No swój tak mi trudno oceniać, bo nie widziałem go z boku, także no starałem się jechać jak najszybciej. No myślę, że założenia, które sobie postawiłem przed parkurem, jakoś mi wyszły w międzyczasie i dało to dobry efekt. A jaki parkur? Było gdzie skrócić? Było gdzie pojechać? Było gdzie skrócić, było gdzie pojechać. Była alternatywa linia, gdzie można było zyskać czas, także wszystkie te elementy starałem się wykorzystać. Adam, chyba roli też troszeczkę trenera, bo widziałem, że oglądałeś parkur z Andrzejem Głoskowskim, wcześniej wygrałeś. Jak się jechało na Ocarino? Bardzo dobrze. Też zrobiłem parę skrótów dość szybko. Jak oceniasz, masz szansę doprowadzić to zwycięstwo do końca? Prowadzisz po eliminacjach. Dzisiaj umocniłeś się prawdopodobnie, chociaż ten ranking jest troszeczkę zawiły. Umocniłeś się na pozycji lidera. Będzie ciężko, ale będziemy próbować. Ale który ranking jest zawiły? Klaudia, startujesz z 9. pozycji. Tak jest. Czy po tym dzisiejszym zwycięstwie marzy ci się to, żeby awansować znacznie, a może i wygrać Puchar Polski w kategorii amatorów? No oczywiście, no tak, ale zobaczymy, jak wyjdzie. Jakie plany dla teamu na kolejne dni? Jakie plany na dzisiejszy wieczór? Wieczór spokojny. Wieczór spokojny, no kolejne 2 dni no to będą dni walki, a później do Michałowic. Jutro przed zawodnikami konkursy zwykłe, ale tak naprawdę do finału Pucharu Polski liczyć będą się po prostu bezbłędne przejazdy. No i w niedzielę, na które już teraz Państwa zapraszamy, 2 nawrotowe finały. To wszystko na dzisiaj z Jaszkowa. Zapraszamy Państwa do oglądania kroniki Halowego Pucharu Polski w Jaszkowie.